Dzień dobry, to jest Suite Wirtualnej Polsce. Nazywam się Michał Wróblewski. Moim i Państwa gościem jest dziś zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, poseł Radosław Fogiel. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa. Nie wyobrażam sobie, by posłowie polskiego Sejmu głosowali przeciw temu planowi. Mówił o funduszu odbudowy Ryszard Terlecki wczoraj rano, po czym 20 parlamentarzystów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało przeciwko. Dlaczego? To jest pytanie do tych 20 parlamentarzystów. Ale ja pytam pana, dlaczego tak się stało, że mimo tego, że Ryszard Terlecki czy Marek Suski zagrozili karami i była dyscyplina w klubie parlamentarnym PiS, albo powinna być, mimo wszystko tych 20 parlamentarzystów się wyłamało z tej dyscypliny? Panie redaktorze, rozumiem, że pan pyta mnie. No, ja ani nie byłem jednym z tych 20 parlamentarzystów, ani jakoś specjalnie w ich głowach nie siedzę. Wiem to, co było przedstawiane za pośrednictwem mediów. To głównie członkowie ugrupowania Zbigniewa Ziobro, którzy uznali, że ich obawy dotyczące ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, obawy bezzasadne i na wyrost, co jasno przedstawiał. To za chwilę, panie pośle, zapytam o polityków Solidarnej Polski, ale zapytam o dwie posłanki Klubu Prawa i Sprawiedliwości, które nie należą do Solidarnej Polski, czyli Anna Maria Siarkowska, która powiedziała wczoraj za naszym pośrednictwem Ryszardowi Terleckiemu, że koncepcja Unii Europejskiej jako Europy Ojczyzn była elementem programu wyborczego PiS, a dzisiejsze głosowanie to realizacja koncepcji zgoła odmiennej, koncepcji Unii Europejskiej jako sfederalizowanego superpaństwa. Anna Maria Siarkowska przeciwko, Małgorzata Janowska przeciwko. Czy będą kary dla tych posłanek, panie pośle? To po kolei. O karach zdecyduje prezydium i kierownictwo klubu parlamentarnego. Tak jest za każdym razem. Tak jest, pisaliśmy. A jeśli chodzi o przywołaną przez pana wypowiedź pani poseł Siarkowskiej, cóż, no, ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo głęboko i co do zasady się z nią nie zgadzam. To nie tylko jest moja opinia, jest opinia Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jest to opinia rządu. Przedstawiał ją bardzo jasno, bardzo fachowo, bardzo merytorycznie wczoraj pan minister Konrad Szymański, który pierwszy powiedział, że gdyby takie zagrożenia, jak są podnoszone przez niektórych posłów na tej sali, rzeczywiście były realne, to on pierwszy by protestował, ale myślę, że niestety, no tutaj pani poseł Siarkowska myli się, mówiąc o tym, że miałoby to być jakiekolwiek zagrożenie dla Europy ojczyzn. Rzeczywiście istnieją dzisiaj w Unii Europejskiej trendy zmierzające do jej federalizacji, to nie jest tajemnicą, należy im się przeciwstawiać wszędzie tam, gdzie one podnoszą głowę, ale korzystanie z funduszu odbudowy to nie jest taka sytuacja. Korzystanie z funduszu odbudowy daje szansę Polsce na to, żeby urosnąć gospodarczo, politycznie i żeby mieć więcej, jeszcze więcej do powiedzenia w Unii Europejskiej, co się przełoży właśnie. Ale jednym zdaniem, panie pośle, pana zapytam, czy pana zdaniem te posłanki powinny zostać ukarane? Nie kto będzie o tym decydował, tylko pana zdaniem. Uważam, że jeżeli w ramach klubu jest dyskusja, a następnie podejmujemy decyzję i ta decyzja jest również związana z dyscypliną klubową, to każdy, kto tę dyscyplinę łamie, powinien się liczyć z konsekwencjami. No tak, na tym polega funkcjonowanie w klubie parlamentarnym, w partii politycznej. To nie jest tylko kwestia Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie kluby mają podobne zasady. Panie pośle, nie jesteśmy jednak zupełnie wolnymi. Jesteście koalicją, ale panie pośle, jak się czuje przedstawiciel, ważny przedstawiciel partii rządzącej, która w tak kluczowej sprawie nie miała większości w szeregach własnej koalicji? Panie redaktorze, to nie jest tutaj sprawą najważniejszą, bo cały czas w zasadzie rozmawiamy o imponderabiliach, o kwestiach drugorzędnych. Nie, no to są ważne kwestie, panie pośle. Współtworzycie rząd, gdzie jedna partia kompletnie sprzeciwia się temu, za czym wy głosujecie. Wczoraj politycy Solidarnej Polski mówili o tym, że no de facto ratyfikacja zasobów własnych Unii Europejskiej, która pozwala uruchomić fundusz odbudowy, długoterminowo uderzy nowymi podatkami w miliony polskich rodzin. To są słowa polityków Solidarnej Polski wczoraj z Sejmu. Tak nie będzie. No dobrze, panie redaktorze, to w trzech teraz etapach, bo trzy sprawy pan poruszył.
Po pierwsze tak, tak rzeczywiście, no, tak się wydarzyło, głosowała Solidarna Polska inaczej. No, nie jest to chyba dla nikogo, kto śledził w ostatnich miesiącach życie polityczne, zaskoczeniem. Mówili to od dawna, my mówiliśmy, że jesteśmy tego świadomi, nic nowego się tutaj nie wydarzyło, to rzecz pierwsza. Rzecz druga, jeśli chodzi o te obawy, mówiliśmy o nich wcześniej, dotyczące rzekomego uwspólnotowienia długu, rzekomej odpowiedzialności za długi państw innych czy nowych podatków, no to wszystko są strachy na lachy i słyszeliśmy, powtarzam raz jeszcze, każdemu polecam 10 minut odtworzenie sobie wystąpienia Konrada Szymańskiego, ministra do spraw europejskich, który rozbił w pył te wszystkie obawy. Ale Zbigniewa Ziobry nie przekonał, panie pośle, do swojej argumentacji. Pan Konrad Szymański, widzieliśmy przed chwilą fragment filmu, kiedy oklaskiwany przez większość parlamentarną premier Morawiecki schodził z mównicy. No i Zbigniew Ziobro, sami widzimy tutaj w czerwonym kółeczku, tam w tak zwanym tramwaju rządowym. No nie wstaje, nie klaszcze, chyba się nie cieszy. Panie redaktorze, mówiłem, że o trzech sprawach muszę powiedzieć, że odpowiedzi na pańskie pytanie. Byłem dopiero na półtorej, więc jeszcze proszę sekundę. Proszę wybaczyć. Daję jeszcze dokończyć. Sekundę. Bo naprawdę, jeżeli będziemy rozmawiać, że ktoś komuś klaskał, a ktoś uchylił kapelusza, a ktoś nie, możemy oczywiście. Symbole ale mają to... znaczenie i obrazki, ale, panie pośle. Panie redaktorze, ale większe znaczenie mają inne rzeczy. Wracając do Solidarnej Polski, faktycznie wczoraj na tej konferencji po głosowaniu na przykład podniesiono kwestię opłat za certyfikaty emisyjne, chociażby. Tak, to prawda, to się dzieje rzeczywiście i jeżeli my nie będziemy dysponować tymi środkami na transformację energetyczną, jeżeli nie będziemy w stanie pomóc tym, którzy dzisiaj są zagrożeni ubóstwem energetycznym, to rzeczywiście, to w wyniku tego, że ceny emisji są poddawane mechanizmom spekulacyjnym, giełdowym, to rzeczywiście te ceny prądu mogą rosnąć. No ale właśnie po to są między innymi te środki, żeby temu zapobiegać. I rzecz trzecia, bo pan redaktor mówi, czy koalicja rządowa się cieszy, nie cieszy, czy ten... Nie no, Zbigniew Ziobro się nie cieszy, wszystko... pan się cieszy, jak rozumiem. Ale nie, panie redaktorze, ale to jest wszystko wtórne, bo w tym wczorajszym głosowaniu nie chodziło o to, czy wygra PiS, czy wygra Platforma, czy wygra Solidarna Polska, czy ktokolwiek inny. Wie pan, panie redaktorze, kto wczoraj wygrał? Pan wygrał, wszyscy nas dzisiaj słuchający, oglądający, wszyscy, którzy dzisiaj wejdą na stronę główną Wirtualnej Polski, to są zwycięzcy wczorajszego głosowania, bo oczywiście, jak w każdej decyzji politycznej, są jej kulisy, ktoś jest jasne, bardziej tylko, za, ktoś jest to są, mniej za. Sam Fundusz Odbudowy, Krajowy Plan Odbudowy to jest niesłychanie ważne i ja jestem za tym, żeby publikować na ten temat jak najwięcej artykułów, jak najwięcej o tym rozmawiać, ale panie pośle, dziennikarze nie mogą przejść obojętnie nad tym, kiedy minister sprawiedliwości, jeden zdaje się z najważniejszych ministrów w rządzie, lider partii koalicyjnej na przykład, wychodzi po tym głosowaniu na konferencję prasową, niewołany przez dziennikarzy, warto to podkreślić, i on mówi o tym, że nie został dopuszczony do głosu przez pana marszałka Terleckiego, przez panią marszałek Elżbietę Witek i jasno sugeruje, że ktoś się bał, jak rozumiem, z Prawa i Sprawiedliwości, jego argumentacji. Dlaczego zatem, jeśli pan przyjmuje to, że Ziobro nie został dopuszczony do mównicy, dlaczego nie udzielono Ziobrze głosu? Taka była decyzja marszałka Sejmu, ale jak dlaczego? Sądzę. Przecież tam szeregowi posłowie występowali, czasami niektórzy z nich mówili głupoty, a minister sprawiedliwości nie został dopuszczony do głosu. Nie, nie, panie redaktorze, to chwila, rozmawiamy o dwóch innych kwestiach. Mówiąc o posłach, którzy występowali, mówi pan o debacie sejmowej, wystąpieniach klubowych i rozumiem. Wystąpieniach kół, które następnie były... po których następowało zadawanie pytań. Do tych pytań posłowie się zapisywali. To prawda, była ale, ograniczona. Ale członek rządu mógł wyjść później, gdyby naprawdę kierownictwo Sejmu chciało tego, to członek rządu, tak jak minister sprawiedliwości, mógł, powinien wyjść na mównicę i przedstawić swoje argumenty. Dlaczego Zbigniewa Ziobrę do tego nie dopuszczono? To jest pytanie do marszałka Sejmu. Taka była decyzja pani marszałek. Jak sądzę, no to inaczej zapytam. Czy zrobiła słusznie? Czy zrobiła słusznie, panie pośle? Panie redaktorze, jestem skromnym posłem. Nie mi oceniać decyzję
pani marszałek, ale tak jak mówię, jak sądzę, była ona podyktowana tym, że sprawa, która wczoraj była omawiana, no nie leżała w zakresie kompetencji resortu pana ministra. Rząd reprezentował pan premier, pan minister Buda i pan minister Szymański. I to byli wczoraj reprezentanci rządu obecni na sali. Być może jeśli chodzi o reprezentację rządu, no to są kwestie między panem ministrem a premierem, ale ponownie będę się jednak upierał, że oczywiście no, kilkaset osób w Warszawie, polityków, dziennikarzy żyje i bardzo emocjonalnie przeżywa tego typu zdarzenia. Nie no, ale my nie przeżywamy tego emocjonalnie, ale to zdaje się wasi koalicjanci bardzo emocjonalnie to przeżywają, nie, panie pośle. No proszę mi tu fakty, nie zarzucać jakichś emocji, bo ja spokojnie, zupełnie, nie, zupełnie spokojnie to obserwuję i nawet sam w swoim zdziwieniu pozostaję i próbuję dopytać pana, co tam się wydarzyło tak naprawdę. Nie, panie redaktorze, nie zarzucam panu. Mówię ogólnie, również bijąc się we własną pierś, o dziennikarzach, politykach w Warszawie, którzy żyją takimi rzeczami. Tylko, wie pan, jest jeszcze 37 z dużym hakiem milionów Polaków, których to specjalnie nie obchodzi. Ich bardziej obchodzi to, że wczorajsza decyzja ratyfikacyjna Sejmu, za którą mam nadzieję jak najszybciej pójdzie podpis pana prezydenta po zakończeniu prac senackich, umożliwia właśnie napływ do Polski tych 770 miliardów złotych. To na panie pośle, drogi, panie pośle, na szpitale, bo wczoraj... na badania i rozwój. I to są te sprawy ważniejsze. Jeżeli utopimy je w tutaj rozrywkach sejmowych, to nie ma sensu. Właśnie jasne, wczorajsze ale panie pośle, głosowanie to pokazało, o ten że Senat są chciałem takie zapytać, sprawy, bo pani... ale wczorajsze głosowanie pokazało, że są takie sprawy, które warto i można czasami, co mnie cieszy, wyjąć spod tego Pani Gabriela bieżącego... Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu, powiedziała wczoraj, że w najbliższym czasie w kalendarzu prac Senatu nie ma mowy o tej ustawie, którą zajął się Sejm. A pan ma jakieś informacje, kiedy ewentualnie Senat może się zająć tą sprawą? Nasi przedstawiciele w Senacie będą wnioskować do marszałka Grodzkiego o to, żeby stało się to na najbliższym posiedzeniu A nie obawia się Senatu. Pan, że dwóch Mam senatorów, nadzieję, którzy mam są związani nadzieję, z Solidarną Polską, zagłosuje przeciwko? Panie redaktorze, ja przede wszystkim wierzę, że tak jak w Sejmie, tak w Senacie znajdzie się większość, która tę ustawę poprze. Mam tylko nadzieję, że słowa pani senator Staneckiej są jedynie informacją o wczorajszym stanie faktycznym, a nie jakąś zapowiedzią obstrukcji ze strony Senatu, bo to by było coś bardzo niedobrego i pod względem legislacyjnym, ale bardzo też niedobry sygnał do społeczeństwa, że Senat, polski Senat próbuje robić wszystko, jest pan zadowolony z tego, że pan Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, związany z Solidarną Polską, nie pozostający jednak od niedawna jej członkiem, zagłosował za ratyfikacją zasobów własnych Unii Europejskiej wbrew własnej partii, a zgodnie z państwa linią? To po pierwsze, widzi pan, panie redaktorze, jest pewnym światełkiem nadziei na przemyślenie postaw przez tych, ale którzy nie wydaje się panu, że przeciw? Ma to coś wspólnego jednak z wyborami prezydenckimi w Rzeszowie, w których to Marcin Warchoł kandyduje? Oczywiście. Odpowiadając na wcześniejsze pytanie, cieszę się i z jego głosu, i cieszę się z każdego z tych 290 czy 289 bez mojego, które były za. Oczywiście, że decyzja Marcina Warchoła ma związek z jest wyborami. Elementem kampanii wyborczej, powiedzmy to wprost. I to musi sobie tutaj ocenę takiego działania, no być może wyrachowanego, być może nie, musi sobie każdy samemu sformułować, że w sytuacji, kiedy Solidarna Polska w Sejmie głosuje, mówi o szczytnych hasłach, o niepodległości, suwerenności, chociaż tak jak mówię, żadna z tych spraw nie jest w tym temacie zagrożona, ale próbują nasi koledzy dotrzeć do kilkuprocentowego, jak sądzę, elektoratu, żeby się w nim umocnić, to wtedy głosują przeciw. Ale właśnie, pan minister Warchoł, wywodzący się z tego środowiska, nie sądzę, żeby nagle zmienił poglądy o 180 stopni, który z kolei... Czyli było to polityczne wyrachowanie, ale zostawmy pana Warchoła walczy, z całym szacunkiem. Dokończę zdanie, ale proszę króciutko, musimy gonić. Który z kolei w Rzeszowie walczy
o elektorat 30-40%, on już wie, że takie zachowanie, że głosowanie przeciw tym pieniądzom byłoby przeciwskuteczne. No więc no, trudno mi przejść obok tego obojętnie, jeżeli to głosowanie uzależnione jest wyłącznie od warunków politycznych, w których akurat znajduje się głosuje. Panie pośle, nie było wczoraj Jarosława, prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie. Ja tu oczywiście nie doszukuję się drugiego dna. Nie pierwszy raz prezes Jarosław Kaczyński głosował zdalnie, ale zastanawiam się, czy pan wie może o tym, czy Jarosław Kaczyński jest ostatecznie zadowolony z tego, co się wczoraj wydarzyło. I nie mówię koniecznie o tym, że ten fundusz został ratyfikowany, no bo oczywiście możemy tutaj rozmawiać o tym, że to jest korzystne dla Polski i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o kształt sceny politycznej dzisiaj, czy i czystą politykę, czy Jarosław Kaczyński jest zadowolony z tego, że mimo wszystko fundusz został ratyfikowany, więc rząd się nie rozpadnie, no i czy jest zadowolony z tego i czy tak uważa, że jednak potrafił podzielić opozycję? Tak twierdzi wielu komentatorów. Że rząd się nie rozpadnie, to wiedzieliśmy już dawno i my jasno mówimy, że naszą intencją i wszystkich tworzących Zjednoczoną Prawicę jest wspólna praca co najmniej do 2023 roku. Jeśli zaś chodzi o opozycję, to mam wrażenie, że ona podzieliła się sama, to znaczy głównie zakiwała się Platforma Obywatelska, która wczoraj mówiła jednym głosem z Konfederacją. Będę o to pytał panią Barbarę Nowacką, która będzie za chwilę naszym gościem, ale ja chciałem zapytać pana o opinię Jarosława Kaczyńskiego. Co on o tym sądzi, o tym stanie gry w polskiej polityce, bo jednak było wczoraj najważniejsze chyba głosowanie w tej kadencji. No i jak do tego podchodzi Jarosław Kaczyński? On się czuje wygrany? Czy w ogóle można to w takich kategoriach traktować? No i przy okazji jeszcze zapytam o spotkanie koalicyjne w poprzedni weekend. Jak ono się zakończyło? To może zacznę od wygranych. Już o tym mówiłem. To nie politycy są dzisiaj wygranymi. Wygranymi są wszyscy Polacy, ponieważ udało się znaleźć w Sejmie racjonalną większość, która sprawiła, że te ogromne środki unijne do Polski trafią, która uznała również, że zablokowanie całego budżetu unijnego dla całej Unii Europejskiej nie byłoby. I z tych środków pewnie być może kolejna ekipa rządząca po kolejnych wyborach będzie korzystać. Ale wrócę do tego Jarosława Kaczyńskiego. Wrócę do spotkania koalicyjnego. Panie pośle, bo za chwilę musimy kończyć. Chciałem zapytać o to spotkanie koalicyjne, które odbyło się w weekend. Słyszałem, że w szerszym gronie niż sami liderzy. Jakie są konkluzje po tym spotkaniu? Panie redaktorze, no z pewnych powodów, myślę, że doskonale oczywistych, takie spotkania odbywają się w zaciszu gabinetów, z dala od mediów, więc ja też będę na ten temat dość oszczędny w słowach. No, mogę je podsumować krótkim stwierdzeniem: jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Czyli wyciszenie emocji, nie będzie politycznej wojny w kolejnych miesiącach. Panie redaktorze, na polityczną wojnę liczyła opozycja, sama w nią wpadła, liczyła część nieprzychylnych PiS-owi komentatorów, ale doniesienia o wojnach są czasami, mocno przesadzone, czasami przesadzone. Panie pośle, to ja o te wszystkie polityczne wojenki, wojny zapytam panią poseł Barbarę Nowacką, a panu dziękuję serdecznie, dużo zdrowia życzę, dobrego dnia. Dziękuję, wzajemnie, wszystkiego dobrego. Jakoś się rzekło, moim gościem będzie teraz posłanka Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Piękne, urokliwe widoki, a gdzieś tak ładnie jest, pani poseł. Piękne, aż jesteśmy dzisiaj w Olsztynie, gdzie Rafał Trzaskowski będzie inaugurował projekt, który Kampus Polski. Tak, pisałem o tym projekcie wczoraj. Nawet, młodych ludzi, wszystko o nim możemy opowiedzieć, ale o 10 będzie konferencja. Wczoraj nieco kulisów zdradziłem Wirtualnej Polsce, pisałem o tym, że to ma być taki kampus, który ma być organizowany na przełomie sierpnia i września. 1000 młodych ludzi, zdaje się, ma zostać tam zwiezionych, jeśli można tak to ująć. Zwiezionych, dzisiaj rusza rekrutacja, więc no mam nadzieję, że tych chętnych młodych ludzi, podyskutować o polityce, spotkać ciekawych ludzi z każdej dziedziny, sztuki, kultury, polityki, ekologii, edukacji, z różnych miejsc świata i Europy. Ale też posłuchać muzyki, podyskutować na przykład z artystami o polityce, o przyszłości będzie sporo. Także dzisiaj zapraszam do śledzenia o 10 tego, co się dzieje, bo trzeba też patrzeć do przodu, budować to młode pokolenie, dyskutować z nimi, traktować ich poważnie, nie instrumentalnie, a właśnie spotykać się, debatować i wykuwać w takich debatach. Absolutnie jestem za tym, żeby tych młodych ludzi słuchać i żeby patrzeć do przodu, ale mimo wszystko, pani poseł, muszę panią zapytać o to, co się działo wczoraj. Przed chwilą gościliśmy tutaj zastępcę rzecznika
rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, który mówił o politycznych wojnach, pytany przeze mnie o wojnę w Zjednoczonej Prawicy, ale on powiedział, że to opozycja wpadła w te wojny. Czy wy potraficie wstać z tych gruzów, w których się znaleźliście? Wielu ma takie wrażenie. Pierwsze, tak, jest konflikt i mówię to z żalem, i to konflikt nie jest nawet na linii partii opozycyjne wewnętrznie, ale też duży rozdźwięk między częścią opozycji, mam tu niestety na myśli lewicę, a samorządami i NGO-sami. Bo tak naprawdę wszyscy wiemy, że Polki i Polacy czekają na pieniądze z Unii Europejskiej, że muszą się odbudować po pandemii, po kryzysie, w jaki za chwileczkę też będą wpadali. Tylko i samorządy, i organizacje pozarządowe były rozpędzone w dyskusjach, rozpędzone w negocjacjach i mówili nam to dosyć jasno. Wreszcie dobrze szło. PiS wiedział, że nie ma większości, więc musiał nas słuchać. A lewica dogadała się tak, że część z tych rzeczy, które czy NGO-sy, czy samorządowcy już mieli wstępnie obiecane, nagle upadło. Bo czyli co, czyli lewica oszukała was, oszukała samorządowców, nie. Oszukało wyborców, można tak powiedzieć, pani poseł? Ja w ogóle bym nie używała takich słów, nie powiedziałabym. Ale pani koledzy używają. Ale to użyję, to pan pozwoli, że użyję takich, jakich uważam, że będą dobre do tego opisu. Oczywiście. Lewica uznała, że zrobi własną politykę tożsamościową dla siebie, że pokaże, jak to świetnie potrafi negocjować, zapominając o tym, że te negocjacje to nie były rząd-partie, że te negocjacje to były rząd-społeczeństwo obywatelskie. I zostawiła niestety absolutnie samych, chociażby tych z organizacji pozarządowych, którzy powtarzali cały czas. W tych pieniądzach nie ma zapisanej, niestety, tak mocno jak powinny być w Krajowym Planie Odbudowy, perspektywy ludzkiej. Są szpitale, ale to nie szpital leczy, tylko człowiek, który jest obok tego. Nie ma tego czynnika społecznego, który powinien być wpisany. I o tym mówiły Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Samorządy walczyły o to, żeby to one dystrybuowały pieniądze tam, gdzie one są realnie potrzebne. Bo te pieniądze muszą trafić do ludzi, nie do samorządów na końcu, nie do organizacji, tylko do ludzi, jasne, którzy wszyscy byśmy tego chcieli, pani poseł. No tak, tylko były negocjacje i nagle ktoś mówi, okej, my to załatwimy po swojemu. A tamci mówią, to nie tak tylko miało pytanie, być. Pytanie... Niepotrzebnie. I ja mam takie pytanie, jeżeli ktoś jest cholera jasna w lewicy, to wypadałoby spytać te właśnie organizacje pozarządowe, czy dobrze idzie, a nie wyskoczyć przed nie. I druga rzecz, która mnie po prostu absolutnie zdumiewa. Jak można było w czasach rozmów z PiS-em nie upomnieć się, bo mogli to zrobić. Chociażby o taką rzecz jako prokuraturę europejską. Jeżeli PiS tak łatwo szedł na rękę, to jest rzecz, którą powinni byli wywalczyć. Tak samo jak społeczną kontrolę. Nie chcieli tego robić. Czyli pewnie, pewnie błędy w toku negocjacji zostały popełnione, ale pytanie pani poseł jeszcze o tę retorykę polityczną. Pani nie chce używać tych mocnych słów, ale pani koledzy to robią, mimo że już jest po głosowaniu, gdzie wydaje mi się, że partie opozycyjne powinny ze sobą dzisiaj rozmawiać i starać się wyciszać te emocje. Bartłomiej Sienkiewicz pisze na Twitterze, po głosowaniach w Sejmie sprawa jasna, tylko Koalicja Obywatelska z antypisem nie dała się ani złamać, ani nie oszukała swoich wyborców. Reszta to dziamkanie symetrystów lub świeżych koalicjantów Kaczyńskiego. Rozumiem, że jest to z jednej strony uderzenie w dziennikarzy, którzy potrafią w miarę obiektywnie ocenić sytuację, a z drugiej strony uderzenie w lewicę i ubieranie ich w buty świeżych koalicjantów Kaczyńskiego. Czy to w ogóle poprawia atmosferę na lewicy i czy pani się zgadza na opozycji, czy pani się zgadza z tymi słowami? Tak samo jak docinki, które słyszeliśmy non-stop na sali sejmowej ze strony lewej. Ja to nie mówię o wszystkich, bo tam jednak jest grupa części ideowych, części przyzwoitych, a część takiej święciła mały triumfalizm, że oto ach, nas Morawiecki pochwalił. Tak, ja nie jestem zwolenniczką tego typu działania, dlatego że uważam, że nie jesteśmy w polityce po to, by świecić jakimś własnym blaskiem albo odnosić chwilowe triumfy, tylko o to, żeby właśnie słuchać ludzi i dla nich realizować dobrą politykę. Ale pani I poseł... Ja tak, no słucham. Słucham, co się zmieniło? Zastanawiam się... Pan chce mnie pytać o tweeta pana Sienkiewicza, to jest program tweet, ja muszę o kilka tweetów co najmniej zapytać, ale zapytam o słowa Borysa Budki, pani poseł, bo zastanawiam się, co się zmieniło od grudnia, bo jest takie wrażenie, że przewodniczący Platformy najpierw był za ratyfikacją funduszu, potem przeciw, a na końcu jako Koalicja Obywatelska się wstrzymaliście. Borys Budka mówił w grudniu, zawsze będziemy wspierać racjonalną, dobrą politykę zagraniczną rządu i dzisiaj, gdy słyszę głosy niektórych komentatorów, którzy mówią, że to jest szansa, by zagrać na nosie PiS-owi i doprowadzić do upadku rządu dzięki głosowaniu przeciwko temu funduszowi, to burzy się we mnie krew. To są słowa z wywiadu dla Michała Kolanki w Rzeczpospolitej. Co się zmieniło od tamtej pory? Przecież to jest zmiana zdania o 180 stopni.
Ależ absolutnie. Cały czas mowa jest o tym. No nie, no, cały czas mówimy jako Koalicja Obywatelska. Jesteśmy proeuropejscy. Chcemy, żeby po pierwsze Europa się integrowała i żeby Polska z tego jak najwięcej korzystała. Żeby nasi rodacy, rodaczki mogli się odbudować po pandemii. Tylko te pieniądze muszą iść w sposób uczciwy i transparentny. I przecież my nie głosowaliśmy przeciwko. My symbolicznie powiedzieliśmy, że ten sposób, który zaproponował PiS, nie jest sposobem właściwym. Że nie jest sposobem dzielenia pieniędzy poprzez samorządy, nie jest wysłuchaniem organizacji pozarządowych. Natomiast cały czas mówiliśmy, że powinna Polska być beneficjentem wspólnoty europejskiej. I to mówiliśmy jako jedyni cały czas i bardzo konsekwentnie. I nie ma nic pani do zarzucenia szefostwu, kierownictwu koalicji Platformy Obywatelskiej, może nie Koalicji Obywatelskiej, ale Platformy Obywatelskiej, że wszystkie decyzje podjęte przez zarząd Platformy były słuszne? Panie redaktorze, no ja nie będę oceniać innych partii koalicyjnych. Możemy powiedzieć, że pewno mogliśmy komunikować lepiej. I tak patrząc na to już kompletnie zza kulis. Część tego czekania, rozchwiania wynikała też z tego, że bardzo często to właśnie Platforma, to właśnie koalicja czekała na partnerów koalicjantów. Przecież wspólnie z Kosiniakiem, Kamyszem wychodziliśmy i PSL-em z postulatami. No i PSL zagłosował za. Rządu. Zagłosowali za, pani poseł. Ma pani pretensje do nich? Żal? Absolutnie nie mam. Wie pan co? Znaczy pretensje to nie jest właściwa rzecz w polityce. Ja mogę uważać, że PSL wytłumaczył, dlaczego tak robi. PSL ma swoją strategię polityczną, ale cały czas grał uczciwie. Mówił, to są nasze warunki. Proszę też pamiętać, że my rozmawiamy o kilku rzeczach. W Krajowym Planie Odbudowy, który się bardzo zmieniał, jeszcze 2 tygodnie temu samorządowcy dokładali nowe rzeczy. I część z tych rzeczy, co dokładali samorządowcy, organizacje pozarządowe, została uwzględniona. Bardzo wiele, niestety nie, a niektóre za słabo. Więc nie ma sensu porównywać tego, co mówiliśmy 3 tygodnie temu o planie odbudowy, który był proponowany 3 tygodnie temu, do tego, co jest dzisiaj, bo on jest zmieniony. PSL uważa, że dzisiaj jest znacznie lepiej, mogłoby być lepiej, a my powiedzieliśmy, że nasz głos jest takim symbolicznym głosem sprzeciwu wobec tego, że tam nie ma żadnych gwarancji dotyczących praw człowieka, nie ma gwarancji, że pieniądze będą rozdzielane sprawiedliwie, że nie będzie tak, jak widzieliśmy chociażby przy Funduszu Sprawiedliwości, dyskryminacji, puszczania pieniędzy, pieniędzy unijnych. Unii opartej na wartościach, chociażby na hejt wobec osób nieheteronormatywnych, że pieniądze będą trafiały do każdego, bez względu na to, czy popiera protesty kobiet, czy nie. A takie rzeczy niestety wiemy, że przy dystrybucji pieniędzy przez PiS się dzieją, bo nie są dystrybuowane w sposób transparentny. Politycy Solidarnej Polski przedstawiają swoją argumentację dotyczącą funduszu odbudowy. Na przykład mówią o tym, że Komisja Europejska będzie mogła żądać od nas sformalizowania związków małżeńskich jednopłciowych, a może i adopcji dzieci przez takie związki małżeńskie. Minister Michał Wójcik mówi, a może i będą musiały się odbywać targi w Polsce, gdzie będzie można sobie dzieci wybierać. Jak pani się do tego odniesie, pani poseł? Odniosę się tak do tego, że część panów z Solidarnej Polski ma wyraźne obsesje. Radziłabym im inne filmy oglądać i zająć się realnie tym, co jest w Polsce problemem. Jeżeli pan Wójcik chce się zajmować problemami dzieci, to niech się zajmie problemami dzieci, które są dzisiaj chociażby w dużym kryzysie psychicznym, bo chociażby przebywają w domach, gdzie czasami nie jest łatwo, a pomocy psychologicznej, psychiatrycznej dla dzieci nie ma. Nie ma psychologa w każdej szkole, nie ma ochrony dzieci przed pedofilią, chociażby w Tlerze i tutaj nie jest to rozliczane i nie są odpowiednio chronione, a pedofile w sutannach nie są chronieni. Ale Solidarna Polska, jako że nie ma nic kompletnie do powiedzenia sensownego, żyje jakimiś takimi obsesjami. Ludzie mogą i mają prawo żyć jak chcą. I tak długo, jak nie zagraża to bezpieczeństwu jakiejkolwiek innej osoby, ludzie mają prawo robić co chcą. Pan Wójcik żyje w strachu, że zobaczy parę gejów i to zniszczy jego życie osobiste? Niech się nie lęka. Naprawdę. Ludzie, którzy są ze sobą szczęśliwi bez względu na płeć, mają prawo czuć się bezpiecznie w Polsce. Jeżeli dla pana Wójcika to jest największym problemem, czy mój przyjaciel jeden z drugim będzie mógł zawrzeć związek, to naprawdę kompletnie nie rozumiem problemów Polaków. Ja chcę, żeby w Polsce były standardy europejskie i zrobię wszystko, żeby tak było. Ale proszę, niech oni opowiadają bzdur, że o tym jest Fundusz Odbudowy. Fundusz Odbudowy jest by samorządy, by organizacje, by gospodarka. No to ja o to chcę jeszcze zapytać pani przewodnicząca. Pani posłanko, bo pani wyrażała swoje obawy co do tego, gdzie te pieniądze mogą trafić, czy aby nie do kieszeni ludzi powiązanych z obecną władzą. My pytaliśmy o to wczoraj Franciszka Sterczewskiego, polityka Koalicji Obywatelskiej, który głosował za ratyfikacją zasobów własnych o Unii Europejskiej. On powiedział, że nie wierzy w to, że Fundusz Odbudowy będzie funduszem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Rozumie pani ten argument Franciszka Sterczewskiego?
No, myślę, że też doświadczenie pokazuje, że PiS nie ma żadnych zahamowań. Ja pamiętam, co się działo z Funduszem Odbudowy, wiem, co się dzieje z Ale pytam o Franciszka Sterczewskiego, pani poseł. Czy pani rozumie tę decyzję o głosowaniu za w przypadku pana Sterczewskiego? Może pan Sterczewski powinien ponieść karę? Pan, wydaje mi się, że to taki trochę odruch serca, pewno bańka, w której przebywa w internecie, tam mocno grzała, że fajnie działa lewica. Natomiast na końcu, my żeśmy tak głosowali po bardzo długiej dyskusji, wiedząc, że jeżeli byśmy zagłosowali za tym funduszem, to po pierwsze nie ma nikogo, kto opomni się o praworządność, o demokrację, prawa człowieka, prawa kobiet, jeżeli wszyscy poprą ten fundusz bez wspomnienia o tym, bez domagania się prokuratury europejskiej, że tego głosu tych obywateli wściekłych i wkurzonych zabraknie. I to nasz gest był dla nich symboliczny, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś głosował w ciemno za, dzisiaj traci uprawnienia do kontrolowania tego. My robimy masę kontroli poselskich. Z panią posłanką Kamilą Gasiuk-Pihowicz, żeśmy kilkukrotnie były właśnie kontrolować ten Fundusz Sprawiedliwości. I kiedy widziałyśmy, jak tam były dystrybuowane pieniądze, dla kogo, w jaki sposób z publicznych pieniędzy były finansowane kampanie nienawiści, no to ciężko po takim doświadczeniu nagle uznać, że PiS się zmienił. Od początku swoich rządów dają pieniądze dla swoich, budują korupcję, nepotyzm i maszynę nienawiści wobec każdego innego. Taką, gdzie wyklucza się kobiety, wyklucza się gejów, wykluczało się nauczycieli, lekarzy, rezydentów. Nic się nie zmieni. To, że zobaczą więcej pieniędzy, to znaczy, że będą więcej ich wydawać na te rzeczy. Że nie będą odbudowywać wolnych sądów i w dodatku, niestety, i to jest też mój taki duży żal, że nie negocjowała cała opozycja, to o czym żeśmy bardzo wyraźnie mówili, prokuratura europejska. Jak patrzyłam na głosowania potem na sali sejmowej, to ze smutkiem patrzyłam, jak lewica wybierała poprawki, nad którymi będzie głosowała, poprawki, które wcześniej były też omawiane w tym gronie opozycyjnym. Ale pani poseł, to króciutko, bo musimy kończyć. To musimy wybrali kończyć. Swoje 30% zamiast 40% dla samorządów. No słabe to jest. Ale na tyle słabe, że można powiedzieć, że wczorajszy dzień pokazał, że tak zwana koalicja 276, projekt proponowany przez pana Borysa Budkę i Rafała Trzaskowskiego, że umarł politycznie wczoraj? Zrobimy wszystko, żeby na opozycji ten dialog trwał. Pytanie oczywiście, na ile dzisiaj cała opozycja będzie chciała być w kontrze do PiSu. I tutaj czasami mogłabym mieć wątpliwości, że 100% osób w partiach związanych z lewicą będzie tak ostro, jak wcześniej było, walczyło z PiSem. Natomiast my dzisiaj nie będziemy się już naprawdę zajmować tym, kto co powiedział parę tygodni temu. Idźmy do przodu. Młodzi ludzie, o których tutaj będziemy dzisiaj w kampusie rozmawiać, nie interesują się specjalnie wojenkami tego czy innego polityka. Chcą wiedzieć, czy będą pieniądze na sprawiedliwą transformację ekologiczną, czy będą pieniądze na zieloną gospodarkę, co z ich przyszłością, co z ich dobrą edukacją, co z ich wolnością. I o tym rozmawiajmy. Jeżeli politycy i polityczki lewicy mają ochotę do tego dołączyć, też są mile widziani. Będziemy śledzić na pewno konferencję prasową. Zapraszamy na stronę Wirtualnej Polski. Na pewno to wydarzenie będziemy relacjonować. Pani poseł, serdecznie dziękuję. Zapraszamy za na rozmowę. Stronę też Campus Polska. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia życzę. Dobrego dnia. Do widzenia. Dobrego. To był tweet Wirtualnej Polsce, który wraca jutro o godzinie 8:30. Dobrego dnia.